Policjanci z Wydziału Kryminalnego Bełchatowskiej Komendy rozwikłali sprawę pobicia, które miało miejsce w jednym z marketów w mieście. 5 listopada 2022 roku oficer dyżurny Bełchatowskiej Jednostki Policji otrzymał zgłoszenie, został zaalarmowany o agresywnie zachowujących się osobach. Zgłaszający podał, że napastnicy zaatakowali mężczyznę, kopali go i zadawali mu uderzenia po całym ciele. Na miejsce zostały skierowane policyjne patrole, niemniej jednak policjanci nie zastali już uczestników zdarzenia. Okazało się, że wszystko działo się dynamicznie i sprawcy, uczestnicy tego zdarzenia uciekli ze sklepu. Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego. Okazało się, że monitoring sklepu dokładnie zarejestrował zachowanie sprawców. Policjanci ustalili, że do pobicia doszło na tle rozgrywek pomiędzy pseudokibicami. Grupa zamaskowanych mężczyzn, którzy ubrani byli w barwy należące do jednego z klubów sportowych, zaatakowali mężczyznę, którego ubiór wskazywał o przynależności do innego fanklubu sportowego. Policjanci dotarli również do świadków tego zdarzenia i na podstawie szeregu czynności wykonanych w kierunku wykrycia tego przestępstwa, policjanci wytypowali sprawców. Finalnie okazało się, że sprawcami są mężczyźni w wieku 24, 27 i 31 lat. Trzech z nich to mieszkańcy Bełchatowa. Natomiast 27-latek został zatrzymany na terenie Wrocławia i w jego pokoju policjanci znaleźli 2,5 grama marihuany. Dodatkowo policjanci, przeszukując mieszkania wszystkich osób podejrzewanych, znaleźli u nich w mieszkaniach obuwie i ubiór, w które to sprawcy byli ubrani w dniu zdarzenia. Finalnie wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące pobicia o podłożu chuligańskim. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności, a natomiast dodatkowo 27-latek odpowie również za posiadanie narkotyków. Jest to przestępstwo, za które grozi również kara do 3 lat pozbawienia wolności.